zasadzie zostało takie jedno jakby przeświadczenie, pytanie, skąd pojawia się to coś, co ty masz. Ja też bym chciała wiedzieć. Miałem wrażenie, zresztą nie po raz pierwszy, kiedy cię widzę, że jakby mam przeświadczenie, że stajesz twarzą w twarz z czymś znajomym. Ciała istnieje bardzo dużo dawnych właśnie swoich przeświadczeń, doświadczeń, coś co już przeżyłem. Что-то может опустить, бля. I
zawsze mam wrażenie, że ta, to, ten właściwy ja jest wtedy, kiedy ja tańczę. Czas, w którym tańczyłem, może to była chwila najbardziej wyzwolona dla mnie. Miałem wrażenie, że pośród tych choreografii poruszasz się jak w jakimś dziwnym ogrodzie i miałem wrażenie, że im dłużej się poruszasz, tym bardziej młodniejesz i pojawia się jakaś inna istota, a z drugiej strony myślałem ciągle, że coraz bardziej widzę tej sukę. Tu istnieje właśnie ten ja, którego dopiero poznałem dziś. I to było ja, którego jeszcze nie znałem. Dakara ano boku no sono butou ga nanika boku ni wa karanai ndakedo mo nanka butou te iu kono shudan o tsukatte nanka jibun no mo egoisto o mo gaki da na. Dalej jeszcze nie wiem, co to jest buto, ale przez buto właśnie znajduję siebie, ten pierwotnego, może dziecięcego. A ty poruszasz się,
powstrzymując się w to ciało. I widzę, że ciebie też to dużo kosztuje. I to jest dla mnie też jakiś niezwykły sposób na dotarcie do tego czegoś. Oczywiście, że może to też jest jeden z nich, ale... Oczywiście, że odpowiednio rzeczywiście trenuję i to jest ważne, ale... Ale powoli zamierzam zmienić tą formę. Na jaką? Możliwe, że to będzie wtedy, kiedy zrobię jakąś współpracę z Tomkiem. Więc Tomek, proszę, nie zmienić. Szczerze mówiąc, czuję, że to jest tak cały czas to samo robię. To idzie to kara milio to akumulanaj, kiedy mo. Chociaż nie chcę uciec z tego. I żadna to odjadę, bo no, bo gdzieś inga się ranaj, bo było. Się ranaj, bo było. Ale spotykając różnymi ludźmi, chciałbym odnaleźć siebie, którego jeszcze nie ma. Ja mam, no, ja chciałem. Ja bym był zaszczycony, gdybym jako dyrektor festiwalu mógł wyprodukować spektakl, którym byście zatańczyli razem z Tomkiem Bazanem. I to jest, i to proszę traktować jako propozycję bardzo realną. Ja też bardzo, bardzo chętnie. No to, czyli umowa powinna być podpisana. Ha 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 ha!